Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania czołg średni tieru 7 z drzewka amerykańskiego, mianowicie T-20. T-20, jak już widzieliście, gościł u mnie na kanale, ale gościł po rozegraniu nim, nie wiem, pierwszej czy tam drugiej bitwy, jeszcze bez topowego działa, więc uznałem, że wtedy nie będę o nim mógł powiedzieć wystarczająco dużo. Teraz na tym będzie rozegrałem już troszkę więcej bitew. Mam to powiedziało, czyli postaram się go omówić z mojej perspektywy. Otóż pojazd ten jest nie najgorszym czołgiem, myślę, natomiast też w mojej hierarchii nie jest czołgiem najlepszym. Gra mi się nim ok, ale bez szału i bez jakiegoś tam ogólnego denerwowania się. Jeśli chodzi o jakieś cechy tego pojazdu, tak. Jeżeli się rozpędzimy, to ten pojazd jeździ dość dobrze. Dość szybko możemy się przemieszczać z punktu A do punktu B, tylko właśnie minusem jego jest, że po pierwsze musimy się rozpędzić. Nie nabiera tej prędkości może aż tak, jakbym chciał. A największym minusem jest to, że on bardzo dużo tej prędkości traci przy skręcaniu. Dlatego ciężko tym pojazdem jest, moim zdaniem, robić karuzelę, ponieważ bardzo dużo prędkości wytracamy, ale rzecz, która mnie najbardziej denerwuje, to pierwsza rzecz, że z tym objeżdżaniem jest trochę gorzej niż bym chciał, a druga rzecz, że jeżeli dojdzie do takiego close combat i się zderzymy z kimś albo walczymy i musimy wystartować od zera i próbować wokół kogoś robić karuzelę, to może być problem, ponieważ on z tym startem, tak jak wam wspominałem, ma pewne problemy, a do tego jak próbujemy się jeszcze z tego startu, ruszając z tej takiej prędkości niezbyt wielkiej, zacząć wokół kogoś kręcić, no to wytracamy ją i nie wygląda to zbyt dobrze. A tego mi troszkę w medzie brakuje, bo takie cechy lubię, jeżeli możemy sobie pozwolić właśnie czasami na objechanie czołgu mniej mobilnego. Działo. Co można powiedzieć o dziale? Jak widzimy charakterystykę, działo masz tutaj 160 penetracji na pociskach zwykłych, 243 penetracji na pociskach premium i średnie obrażenia 240. Pierwsza ważna rzecz. Zobaczcie na różnicę gigantyczną pomiędzy pociskami zwykłymi, jeśli chodzi o penetrację, a pociskami premium. To jest aż 83 mm penetracji. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o te tiery. I ogólnie nie tylko o te tiery, ogólnie o właściwości pocisku. Wargaming robią coś takiego, dając takie dysproporcje między pociskami zwykłymi a pociskami premium, jak gdyby mimo wszystko zachęca nas, czy wręcz można nawet powiedzieć kusi, do używania tych pocisków premium. I jeśli chodzi o mnie, zobaczcie, udało im się to, ponieważ ja mam 30 pocisków zwykłych, ale aż 15 pocisków premium. A dlaczego? Dlatego, że penetracja 160 na siódemkach czy na ósemkach nie jest zła, daje radę, ale nie jest też rewelacyjna. Natomiast na dziewiątkach 160 peny czasami już jest za mało. Zwłaszcza przy tym, co wam mówiłem, czyli przy słabych właściwościach takich do objeżdżania i wtedy można sobie spokojnie załadować taki pocisk podkalibrowy i takim APCR-em 243 penetracji możecie już naprawdę zagrozić dziewiątce. A z drugiej też strony, jeżeli macie właśnie nawet jakieś twarde ósemki z siódemki, a macie też dużo kredytów, jak ja akurat w tej chwili, to możecie po prostu taki pocisk załadować i się z przeciwnikiem nie bawić, tylko go wykończyć. No ale skoro Wargaming daje taką możliwość, dając tak wysoką penetrację na pociskach premium, to czemu z tego nie korzystać? I jeszcze ważna rzecz, w bitwie, którą wam pokażę, ja z tych pocisków podkalibrowych będę korzystał. Ale też chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Jak Wargaming daje event z gwiazdkami razy 5, to o wiele więcej osób, w tym również ja, strzela z amunicji premium. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy wykręcić fajny wynik, no to zależy nam na tym, żeby żadnym pociskiem mimo wszystko starać się nie dingnąć, bo każdy oddany strzał z damage'em to jest więcej expa, a więcej expa, jeżeli wygramy bitwę i pomnożymy razy 5, daje po prostu lepszy wynik. I też was do tego zachęcam. Jeżeli macie gwiazdki razy 5, macie trochę kredytów, nie bójcie się, ani nie oszczędzajcie, tylko po prostu strzelajcie z pocisków premium w takie eventy, bo jeżeli wygracie bitwę, to po prostu będziecie mieli lepszą gwiazdkę, a przy razy 5 to jest bardzo mocno odczuwalne, jeśli chodzi o wartości expa. Wyposażenie, tutaj mam oczywiście stabilizator, dosyłacz i wentylację, czyli taki tradycyjny, jak gdyby nam, tak tradycyjne wyposażenie, natomiast jeszcze tak sobie pomyślałem, że zarówno na Pershinga, jak i pewnie na Patony zamiast wentylacji wsadzę
osłoniętą optykę, żeby zrobić też takie trochę bardziej pod spota, na zasadzie takiej jak zrobiłem linię do Leoparda. Minusem jeszcze tego pojazdu jest czas ładowania. Ładujemy prawie 8 sekund, co jest bardzo, bardzo dużo jak na czołg średni i często właśnie to takie tak długi czas ładowania uprzykrza nam życie. Wprawdzie obrażenia mamy średnie 240, czyli jak medy tierów 8, co też robi wrażenie, ale jednak taki czas przeładowania w medzie to trochę tą grę komplikuje czasami, bo nawet te 34.1, który ja lubię, który długo przeładowuje troszeczkę szybciej. Dobre opuszczanie działa, jak to na pojazd amerykański przystało, i długi czas ładowania powoduje, że warto tym pojazdem grać na górkach i robić takie peekaboo po prostu. Wystawiamy się, strzelamy za te 240, chowamy się, ładujemy te troszkę, znaczy te prawie 8 sekund i znowu wychylamy się i strzelamy. I moim zdaniem tym pojazdem tak o wiele więcej jesteśmy w stanie ugrać, niż grać na objeżdżanie i wystawianie się na ostrzał, kiedy my mamy tak długi czas ładowania. Jeśli chodzi o załogę, no to na razie za bardzo też nie ma co się patrzeć, bo ta załoga dostanie reskilla pewnie kiedyś, a natomiast chwilowo takie w miarę perki standardowe, czyli tutaj mamy żarówkę, oczywiście piję mam zrobioną na całej załodze i robię tutaj robię naprawę, tutaj już jak naprawę mam zrobioną, to jest kamuflaż, tu dokładnie tak samo jest kamuflaż, tutaj robię naprawę, później wskoczę jako trzeci perk, będę robił kamuflaż, i tutaj się robi naprawa, bo mam bezpieczne magazynowanie. Na pewno jako czwarty pójdzie kamuflaż. Nie wiem, czy... Znaczy, w sumie to chyba nawet... Przepraszam, wprowadziłem was w błąd. Jak już mam biję, to nie będę tej załogi reskillował. Akurat już widzę, że ją reskillowałem po przerzuceniu 169. Okej, okay, no to w sumie można zwrócić uwagę na to, że postawiłem na bardziej na zrobienie kamuflażu na tych pojazdach, niż na perki indywidualne do działa. Ale wiem, że zarówno Pershing, jak i Patton mają problemy z kamuflażem, więc warto poprawić ten kamuflaż i wrzucić osłoniętą optykę, dzięki czemu będziemy mogli świecić z dalszej odległości tych przeciwników w późniejszej fazie i na późniejszych tierach, starając się być dłużej niewyświeconym. Dobra, tyle jeśli chodzi o te 20 ode mnie, a teraz przejdźmy do bitwy. Mamy mapę Dębina. Jestem w plutonie z Mazim i z Hegemonem. No i zobaczcie, jakie mamy cudowne losowanie, mianowicie same siódemeczki, jeśli chodzi o nas jako jedyne w zespole, plus jedna artyleria, atak ósemki i dziewiątki. Nie wiem, co jest grane, czemu tutaj się nie ruszam, prawdopodobnie mogło mnie wywalić na początku bitwy, więc przyspieszymy. O, już jestem. Mamy tutaj górny kap na mapie Dębina. Pokazuje nam 64% na wygraną, chociaż tak naprawdę to my jako siódemki zawyżamy te statystyki, plus jeszcze niebieski Carnaveron i zielony Super Pershing. Oni mają żółtych graczy mianowicie mniej więcej porówno, natomiast no topkę mają słabszą, bo mają dwóch pomarańczowych, mamy żółtych, więc teoretycznie mieliśmy drużynę lepszą. To tak, jeśli chodzi o skład drużynowy. Chłopaki w Panterce i w T29. Egmon pojechał również na dół w stronę torów, spróbować coś pograć na wieżę. Jak widzicie, dingnąłem się od indyka, teraz ładuję APCR-a. Tak jak wspominałem, to jest chyba gwiazdka... Tak, to na pewno jest gwiazdka razy 5, więc tutaj będę więcej strzelał z APCR-ów. Jeśli będzie to konieczne, albo i nawet niekonieczne, tylko po prostu po to, żeby zrobić jak największy wynik, żeby ten exp był większy. Mamy 1 do 1. Straciliśmy 13,90, oni 13,75. Tutaj teraz tak, komet był na granicy spotowania, więc staram się tak znaleźć, żeby mieć na niego przestrzał. Najwidoczniej chyba nie miałem. 2 do 1 prowadzimy. Nie pchałem się na razie za bardzo do przodu. W tej pierwszej fazie byłem ciekawy. Czekałem jak najwięcej pojazdów, żeby się wyświeciło. Natomiast stwierdziłem, że coś zrobić trzeba. Jesteśmy tylko siódemkami, ale wieczne czekanie na nic się nie zda. Zwłaszcza, że rozjazd do miasta od nas był dość dobry. Dużo czołgów pojechało, dlatego postanowiłem podjechać trochę bliżej. Postarać się coś przyświecić. Udało się zaświecić to 50-100.
Jadę jeszcze bliżej jego, żeby ewentualnie wyświecić coś jeszcze. Muszę oczywiście uważać, bo są dwie artylerie. Taki GW Tiger jak mnie trafi, to bez problemu mnie zdejmie. 2 do 2. Wyświecił się Centurion. Znaczy, przepraszam, Komet. On się ode mnie dignął, mi się udało w niego trafić. Zmieniam na zwykłe pociski. Ktoś go tam teraz zgęsił. Na szczęście udaje mi się go znowu trafić. Podjechał tutaj Mazi swoją panterką. Egmon wykończył 1375. Mam cały czas tam przestrzał na Kometa. Teraz Komet zniknął. Zaskoczył mnie tutaj od prawej indyk oraz 50-100. Zjechałem do dołu, żeby schować się przed ich po prostu przed ich pociskami, a jednocześnie oni jak byli tak trochę wychyleni, mogli dostać od czołgów z tyłu. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo można... Ten zjazd tutaj jest radziecki, za bardzo możemy zjechać wody i już z niej nie wyjedziemy. Można się tutaj łatwo utopić. Teraz udało się znów wyświecić Kometa. Przycelowanie. Strzał wchodzi bez pełnego skupienia, Hegemon go dobija, prowadzimy 5 do 3, 953 obrażeń na moim koncie. 5 do 4, miasto jak widzicie już dogorywa, dlatego trzeba jak najszybciej sprzątnąć to, co tu zostało. Jest stokowy Centurion. Tutaj teoretycznie wystarczyłby pocisk zwykły, nie wiem czemu załadowałem APCR-a, ale już jest powrót do zwykłych pocisków. Jest 50-100. Jest jeszcze też indyk. Miasto, jak widzicie, całkowicie padło. Przegrywamy już, ale trzeba ich wykończyć. Ding od 50-100, zdarza się. Teraz w końcu magazynek został wykończony. Jest indyk na dobicie. Udało się go skończyć i zostaje centuś. Również ubity, dwa fragi na moim koncie. Prowadzimy 8 do 6. I teraz powrót w stronę własnej bazy. Jest tam od nas Rheinmetall. Jest Waffel 9 tieru, więc w razie czego to jakiś tam ostrzał może być prowadzony. Ale, jak wiadomo, obrona własnej bazy jest najważniejsza zazwyczaj, dlatego postanowiliśmy się wrócić. 2149 punktów uszkodzeń na moim koncie. Załadowałem oczywiście mocniejsze pociski, jak widzicie jest tam E75, a na nią raczej 160 peny mi nie wystarczy. Jest KW-4, to dobrze ustawiony, też jest bardzo ciężki do przebicia, zwłaszcza z dużej odległości. I jest też 50-120. Jadę oczywiście po tej stronie torów, żeby jak najdłużej być niewyświeconym. Teraz się wychylam. Szukam, jest tam minimalny przestrzał na tego AMX-a, ale ponieważ pociski w AMX-ie, może w T20, przepraszam, idą lekkim lobem, to jest lepsza szansa, była szansa na trafienie tego AMX-a i tak się też udało. Pierwszy AMX 50-120, pierwsza dziewiątka tam od nich wybita. Jest też E75, wystawił tam kawałeczek tyłu i udało mi się jego również dobić. Prowadzimy 10 do 8, 2600 na moim koncie. Wiem, że gdzieś tam jeszcze jest 112, gdzieś jest KW-4, dlatego czekamy, bo spodziewaliśmy się, że oni będą chcieli podjechać, skoro już byli w tym mieście. Jak widzicie, i Mazi i Hegemon wrócili. Ja mam troszkę mniej życia, znaczy sporo nawet mniej życia niż Hegemon. Mazi jest na strzała, dlatego Mazi podjechał tam na taką miejscówkę, żeby ewentualnie coś wyświecić. On tam miał lornetkę na panterce, czyli tą okolicę pewnie E3, żeby świecić, jeżeli by było możliwe, czy tam D4. Hegemon pilnuje od strony bazy wjazdu, a ja postanowiłem, że udam się w stronę torów, żeby zobaczyć, czy ta lorka przypadkiem nas nie zajeżdża, ponieważ Loren jest bardzo mobilnym pojazdem, spokojnie mógłby wskoczyć na tory, objechać i wjechać nam na plecy, a ponieważ on ma magazynek, to niezauważony jakby wjechał, mógłby mnie wykończyć bez problemu, do tego jeszcze naszą artylerię. W ten oto sposób mamy obstawione praktycznie trzy drogi, wszystkie drogi możliwe podjazdu do naszej bazy. Każdy z nas pilnuje
jednej, w razie gdyby nawet ktoś z nas padł, znaczy większe szanse na to, że padnę mam ja albo Mazi, to wtedy będzie wiadomo, z której strony się spodziewać przeciwnika. To jest takie jedno z plutonowych zagrań. Ja tutaj na razie tak się trochę kręcę, czekam aż Hegemon podjedzie trochę bliżej miasta, żeby zobaczyć, czy coś ewentualnie wyświeci. Hegemon już tam kawałek podjechał, nic nie widać, dlatego ja podejmuję próbę i ryzyko podjechania bliżej ich kapa. Gdyby teraz Lorka na mnie wyjechała, no to oczywiście bym był w bardzo złej sytuacji, no ale postanowiłem, że spróbuję podjechać. Mój plan był taki, że jeżeli nikogo nie spotkam, to może uda mi się dobrać do artylerii wroga. Teraz podjechałem trochę bliżej, nie wyjeżdżam, jeszcze czekam, aż Hegemon podjedzie w głąb miasta. Tam dwa te deki się ruszają, podjeżdżają troszkę bliżej też. Mazi jeszcze czeka, ponieważ jest na strzała, więc gdyby został wyświecony, to padnie. Oczywiście tutaj tam Waffenträger 9 tieru ma jakieś tam wąty do Maziego, ale moim zdaniem to jest słuszna decyzja. Wafle mają więcej na pewno punktów zdrowia, więc mogą jakąś bułę przyjąć, a dla Maziego byłby to koniec gry po prostu. Hegemon tam sprawdza miasto, widzę, że już podjechał trochę dalej. Pojawiła się 112, wiem, że jej tutaj w takim razie nie będzie. To ja również podjeżdżam. Pytanie jeszcze, gdzie jest KW-4? Zmieniam na zwykły pocisk, ponieważ spodziewałem się artylerii. A tutaj się trafił KW-4 oraz Lorka. Wycofałem się, miałem przestrzał na Lorkę. Poczęstowałem ją bułką i dzięki temu Lorka teraz jest na jeden strzał i nawet gdyby na mnie wyjechała, to ona będzie miała problem, nie ja. No chyba, żebym się od niej dignął, to wtedy ja. KW-4 jest w okolicach, jest właściwie na naszym kapie. Teraz postanawiam już, jak skoro dla tej Lorki zniknąłem, pojechać trochę inaczej, żeby nie wyjechać w tym samym miejscu. Hegemon i spółka znaleźli 112, znowu będą tam się nią zajmować, a ja tutaj delikatnie podjeżdżam w poszukiwaniach Lorki. Jest KW-4, jest Lorka. Myślałem, że znajdę tu gdzieś przestrzał, niestety tutaj jest ten jakiś tam węgiel, czy tam jakiś koks, co to jest, nieważne. Lorka próbuje uciekać, zjeżdża do wody, natomiast ja nie zamierzam jej odpuścić. Zjeżdżam za nią. Jest, ona mnie szukała, a tymczasem ja znalazłem ją, a konkretnie wjechałem jej na tyłek, tego się nie spodziewała i wykańczam kolejną dziewiątkę przeciwnika. KW-4 w międzyczasie oberwał tam od kogoś, ale niestety skończył nam Maziego. 5 fragów na moim koncie, 3 fragi na koncie Hegemona, teraz przeładowałem na pociski premium, Hegemon wykończył KW-4, więc z powrotem powrót do zwykłych pocisków, na artylerię 160 peny powinno wystarczyć. Jest Lorka. Skupienie, strzał. Lorka oczywiście odwróciła się i bez problemu trafiła. Na szczęście weszło jej za mniej niż miałem punktów HP. Zostało mi 94. Teraz wiem, że mam trochę czasu. Mogę się z tą Lorką pobawić. Nie dałem się staranować. Nie wiem, co by z tego było. Wykończyłem jeszcze ją normalnie. I w ten sposób Hegemon jeszcze tam wykończył drugą artylerię i on ma 5 fragów. To oczywiście Hegemon mógł tą Lorkę wykończyć, ale pozwolił mi zrobić Top Gunna, za co dziękuję. Przejdźmy do screenów. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę tą wpadła kolejna MK, tylko tym razem zrobiona już na topowej lufie. Medal Oskina. Tego medalu do tej pory nie miałem, o ile dobrze pamiętam, jest to medal dla medów przyznawany za ubicie 3 czołgów przeciwnika o 2 tier, minimum 3, znaczy chyba 3 czołgów przeciwnika o 2 tiery wyższe od nas i do tego jeszcze wpadł Top Gun oczywiście za 6 fragów.
3548 punktów uszkodzeń, 6 fragów, dało to 1504 czystego expa. Siódemeczka znowu na topie, na dziewiątkach jakoś tak się fartnęło, ale i zobaczy Hegemon również, tam może obrażenia nie są jakoś jakieś duże jak na te 29, natomiast no, jest i tak większe niż dużo naszych członków drużyny i 5 fragów, też bardzo ładny wynik. Mazi troszkę mniej, ale ogólnie najważniejsze, że udało się wygrać. 20 strzałów oddanych, 18 trafionych, 16 z penetracją. Jak jeszcze widzicie tutaj, po asyście tylko 199, myślałem, że więcej, jak wyjechałem na tamte czołgi na początku poćwiecić, ale okazało się, iż było to błędem. No a czysto 17 tysięcy, znaczy błędem w sensie, że myślałem, że coś więcej będę miał ze spota. 17 800 na czysto i gwiazdka razy 5 zdjęta za 11 844 punkty expa, co przy ekspieniu jakiegoś czołgu jest naprawdę wynikiem bardzo, bardzo przyjemnym. Dobra, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o tę 20. Trzymajcie się, cześć.